Maciej Różycki, delegat terenowy Solidarnych 2010. Witam Państwa bardzo serdecznie. Gromadzimy się tutaj dzisiaj po to, by zaprotestować przeciwko aresztowaniu portretu Jana Pawła II, jakie miało miejsce 1 maja, czyli w rocznicę beatyfikacji na alejach Jana Pawła II. Ze mną są osoby, może Krystian Frelichowski z Piotrowskiego Klubu Gazety Polskiej, może przedstawi resztę. Witam Państwa serdecznie. To jest taki protest różnych środowisk opozycyjnych, prawicowych. Tutaj prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym PRL-u Przymierze, pan Jan Raczycki. Wiceprezes Legenda Bydgoskiej Solidarności, pan Jan Perejczuk. Za nami tutaj profesor Hotzbach, represjonowany w stanie wojennym, znany z tego, że między innymi aparat porwał pracownikowi służby bezpieczeństwa, który robił zdjęcia uczestnikom manifestacji. Za mną trener kadry narodowej wioślarzy, medalista, olimpijczyk, ale też działacz opozycji podstrzelony w nogę w Poznaniu z ich wydarzeń w czerwcu. Także same osoby tutaj znane, pan Bronisław Postoszewski, no myślę, że też z Państwa większość znacie, były radny, represjonowany, działacz opozycji demokratycznej. Tutaj za mną pani Elżbieta Szot, działaczka Solidarności Podziemnej, pani Krystyna Sawicka, również przedstawicielki Stowarzyszenia Idee Solidarności 1980-89, pani Krystyna Perejczuk, działacz opozycji demokratycznych lat stanu wojennego. Tutaj już, jeszcze jest z nami poseł Latos, który widzę, że jeszcze, właśnie dociera do nas poseł Latos i wiem, że jeszcze będzie pani Barbara Wojciechowska, bo jest w drodze, osoba represjonowana, więźniarka polityczna, też zarząd Stowarzyszenia Idee Solidarności. No proszę Państwa, ten czyn, który miał miejsce, to jest kolejny przejaw z wolnością wypowiedzi, z wolnością słowa. Ja nie mówię, gdyby kibice, nie wiem, przylepili transparent, gdyby wbijali gwoździ, gdyby cokolwiek zniszczyli, albo gdyby spowodowali zagrożenie dla ruchu, gdyby stanęli na środku jezdni, to mógłbym zrozumieć. Mógłbym zrozumieć taką interwencję, bo byłaby uzasadniona. Natomiast w sytuacji, kiedy został baner rozłożony, piękny baner upamiętniający Jana Pawła II na trawie, ten banner tutaj właśnie na zdjęciu. On nie leży dokładnie przy ulicy, tylko był jeszcze pas zieleni, gdzieś mniej więcej około 3 do 5 metrów. I proszę Państwa, może jeszcze pokrótce naświetlę sytuację. 1 maja odbył się happening artystyczny, którego celem było upamiętnienie pamięci Jana Pawła II, błogosławionego w pierwszą jego rocznicę. Miał ten happening trwać około pół godziny. Po czym miała być akcja internetowa pokazująca, jak ten baner pięknie wygląda na tle zieleni. Zanim ten happening się skończył, pojawili się funkcjonariusze policji i dokładnie jest, kiedy się kończył, kiedy baner był już zbijany, składany. Z komisariatu, który znajduje się za naszymi plecami, tu kuriozalna sytuacja. Panowie, którzy uczestniczyli w tym happeningu, się wylegitymowali, ale mimo to zostali zatrzymani pod byle pretekstem, no bo dla mnie pretekstem nie jest podejrzenie o kradzież komórki. Zostali aresztowani i zmuszeni do zapakowania tego baneru do samochodu i wyładowania go tutaj, w tym miejscu, za naszymi plecami, z zaniesienia, i tam napisano im, że oddali dobrowolnie baner. Tak więc odczytuję to jasno i czytelnie jako przekazanie, czy aresztowanie Jana Pawła II, aresztowanie portretu Jana Pawła II. Odkąd zmieniły się władze w Bydgoszczy, zniknął Dzień Papieski z programów kulturalnych tego miasta. Potem, mimo legalności, została usunięta wystawa promująca nauczanie Jana Pawła II, chroniąca życie od poczęcia do naturalnej śmierci. I teraz ta trzecia akcja. Także ta wystawa, która została usunięta ze Starego Rynku, została potwierdzone to niby pamięcią o osobach, które oddały życie na tym rynku, a w tym samym momencie także opowiadając się przeciwko nauczaniu Jana Pawła II, chce się usunąć pamięć o tych osobach w postaci pomnika. Ty na mnie spojrzałeś, twoje usta ci
razem z tobą nowy zacznę dziś mój. Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są ręce gotowe do pracy z tobą i czyste serce. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją markę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś mój.